Przedstawiciele producenta i reżyser komedii gangsterskiej, jaka ma być realizowana w tym roku, odwiedzili Tczew. W naszym mieście na mocy umowy z prezydentem toczyć się będzie akcja filmu. Na konferencji w Urzędzie Miejskim pojawił się inicjator przedsięwzięcia Michał Milowicz, aktor najbardziej znany z występów w gangsterskich komediach takich jak Chłopaki nie płaczą. Ta i podobne produkcje jak Sztos, Poranek Kojota podbijały polską widownię kilkadziesiąt i kilkanaście lat temu. Milowicz mówił, że wiele razy był pytany, czy pojawi się w kinach film w tej stylistyce. To zamierzenie chce zrealizować już w tym roku, a że Milowicz jest zauroczony Tczewem, to postanowił wykorzystać go jako tło do wydarzeń w filmie. W zamian za ten element promocji władze miasta dołożą do produkcji filmu 123 tysiące złotych. Zdjęcia mają powstawać również w Szczecinie i Zakopanem. Z Tczewa będą pochodzić główni bohaterowie. Na spotkaniu oprócz Milowicza o filmie opowiadali producentka Anna Siergiej i reżyser Kacper Anuszewski. Treść scenariusza nie może być ujawniona, ale goście zdradzili, jakie miejsca w naszym mieście im się podobają i gdzie w lipcu podczas dwutygodniowej sesji zdjęciowej może pojawić się 60-osobowa ekipa filmowa. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle szarości i tyle problematyki, to my chcemy opuścić tą problematykę i wpuścić ludzi do kina na 2 godziny uśmiechu. Uśmiechu, radości, niepewności, przeżywania, sensacji, ale w każdym razie, żeby wyszli z tego kina uśmiechnięci, zadowoleni i chcieliby więcej jeszcze. No i mam nadzieję, że stworzymy dzieło komediowe na miarę tamtych filmów, jak Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota. Tutaj u Państwa jest bardzo fajna architektura, bardzo nam się niektóre budynki podobają, miejsca, które nie są zgrane przez różnych filmowców, nie pojawiały się zbyt często w filmach, no i też to tak przeważyło troszeczkę. Bardzo nam się podoba tutaj Państwa urząd, który też w sumie prosimy, żebym nie mówił, ale no, zagrał nas w filmie. Na pojawi się też dworzec i kilka innych ciekawych miejsc, do których teraz nie chcemy jeszcze zdradzać do końca informacji o tych lokalizacjach. Tu jest 4 scenarzystów. Jeden jest główny, Paweł Bilski, bardzo zdolna osoba. Do tego jest jeszcze Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, no i na końcu dołączyłem do tej całej grupy ja. I stworzyliśmy coś, co sądzę przyciągnie bardzo dużo widzów do kin, bo temat jest uniwersalny. Dokładnie o fabule mam zakaz mówienia, więc nie mogę dużo powiedzieć, ale należy się spodziewać ciekawej komedii gangsterskiej, gdzie rzecz się dzieje w kilku miejscach w Polsce, jak właśnie Tczew, Zakopane i Szczecin. Poruszamy wątek zbójników zakopiańskich, tajnej policji z Tczewa troszeczkę i też to są perypetie, głównie skupiam się na tych perypetiach dwóch policjantów, którzy pochodzą z Tczewa, więc tyle mogę na razie powiedzieć, a nie mogę do końca zdradzić wszystkiego niestety. Premiery w tym momencie nikt nie zdradza na pewno, no ale będzie to początek przyszłego roku, czyli no, koniec zimy, początek wiosny mniej więcej. Aktorzy: Anna Dereszowska, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Mirosław Zbrojewicz, moja skromna osoba, Przemysław Sadowski oraz również Sławomir. Sławomir jako aktor tym razem, bo jest aktorem, a przy okazji śpiewa, ale głównie śpiewa, a jest aktorem. No to jest taki paradoks. Ja myślę, że postaci tczewskie się pojawią i oczywiście również będziemy posiłkować się statystami z Państwa pięknego miasta. Pomysł jest fajny. Jeśli wszystko wyjdzie, to będzie prezydent jednym z tych wygranych, ale czy czuje prezydent też, że no, to jest ryzykowne, jeśli film na przykład się nie przebije, albo jeśli scenariusz jest słaby. To jest trochę takie kupowanie kota w worku. No ale trzeba zaryzykować, bo inaczej byśmy w ogóle nie weszli w ten projekt. Jak sami widzieliście, są pewne rzeczy dotyczące scenariusza, samego kręcenia filmów, spraw organizacyjnych, o których na ten moment no, nie można mówić. Stąd też no, za dużo też nie ujawniono dzisiaj tych faktów. Ja wiem trochę więcej, bo rozmawialiśmy wcześniej, więc mam jakby pogląd na to, co to jest za film, jakie są niektóre dialogi w tym filmie. Myślę, że będzie dobrze. Dlatego w to weszliśmy. A będzie to chyba pierwszy film w historii miasta Tczewa, w którym miasto w tak dużym zakresie, no można powiedzieć prawie, że 1/3 filmu to będzie Tczew.